Cześć, witam serdecznie na targach w Łodzi przy pomocy fotograficznego programu Bez Nazwy Paweł Duma, ale przede wszystkim gość. Dzisiaj mamy co chwilę jakiegoś fajnego fotografa, Tomasz Markowski. Dzień dobry. Nie widzimy się w naszym studio transmisyjnym pierwszy raz. Do tej pory widzowie mogli Cię zobaczyć od strony fotografa sportowego, ale fotografowałeś ludzi w przestworzach, czyli skoki narciarskie. Ale tu się w międzyczasie okazało, że pojawiła się nowa dziedzina sportu, kolarstwo. I to mnie bardzo interesuje. Tak, tak. To kolarstwo się pojawiło już dość dawno. Natomiast od jakiegoś czasu... Ale nie wystawiałeś tych zdjęć tak przy okazji, tak jak mogliśmy się zobaczyć. Nie. To ja chciałbym, abyś opowiedział naszym widzom troszeczkę o... takim backstage'u pracy fotografa przy tej dziedzinie sportu, no bo tak jak widzimy transmisję, bo to jest bardzo medialny sport, w zasadzie on chyba głównie istnieje w mediach, bo co, staniemy sobie przy drodze, peleton zrobi fru, no i tyle. Ile go widzimy? Kilka sekund. Tak, to z jednej strony... To jak to sfotografować? Z jednej strony jest to taki sport telewizyjny, chociaż też w telewizji trudno oglądać etapy, które trwają 6 godzin i po prostu kolarze jadą. Z drugiej strony jest wiele miejsc takich na etapach, gdzieś tam jakieś podjazdy górskie, gdzie jest mnóstwo kibiców, naprawdę no, gigantyczna ilość, oglądają to. Natomiast fotografowanie no, bardzo pomocne jest, kiedy ma się dostęp do motocykla. Fotografujemy kolarstwo z motocykla, jadąc w całej kolumnie wyścigu. Mijając peleton, wyprzedzając, można sobie peleton wyprzedzić, w tym czasie pofotografować jak sędzia pozwoli, odjechać trochę, zatrzymać się, znaleźć jakieś ładne miejsce takie do zdjęć, także to jest kluczowa rzecz. Czyli jedziesz przed peletonem i w peletonie? Tak. I tak naprawdę jak peloton cię mnie doganiasz, go wyprzedzasz i dalej. Tak, dokładnie. No można, to musi sędzia wydać zgodę, można w czasie jazdy po prostu trochę zwolnić przed tym peletonem, pojechać, żeby sobie tam konkretnych zawodników, jeżeli nic się wielkiego nie dzieje w czasie wyścigu. No dobrze, ale to rozumiem, że ty nie prowadzisz. Nie, na szczęście nie. I uprzedzę pytanie, siedzę przodem do kierunku jazdy. Czyli nie siedzę tyłem do kierunku jazdy. Okej, to jak fotografujesz? Trzeba trochę poćwiczyć plecy, kręgosłup i po prostu mocno się obrócić. Krótko rzecz mówiąc, to jest tak. Nogi do przodu, twarz do tyłu. Znaczy powiem szczerze, ten kto prowadzi ten motocykl chyba nie jest po prostu zwykłym człowiekiem. Nie, to jest zupełnie inna jazda. Ja w zeszłym roku jechałem na Tour de Pologne z kierowcą, który był bardzo dobrym motocyklistą. Przejeździł pół Europy albo i więcej na motocyklu przez kilkanaście lat. Po pierwszym etapie powiedział mi, wiesz co, uczę się jazdy od nowa. To jest zupełnie inna jazda, jedzie się bardzo blisko kolarzy. Ci kolarze nie zawsze są zadowoleni, że ten motocykl się jeszcze między nimi przeciska. To jest na odległości, dosłownie jak to mówią kierowcy, na żyletki się przejeżdża. Więc trzeba wiedzieć, kiedy można ich wyprzedzić, trzeba zwolnić i ich puścić. Oni są najważniejsi. Czy ktoś sprawdza kwalifikacje takich kierowców? Tak, kierowca motocykla na wyścigach takich klasy UCI musi mieć licencję UCI wydaną przez Federację Kolarską, która uprawnia do jazdy w kolumnie wyścigu. Czyli dosyć, że kolarze muszą mieć specjalne licencje, to jeszcze operator... Tak jest. No, wzorem jest ekipa francuska, która filmuje wielkie tury, Tour de France na przykład. Oni również współpracują przy Tour de Pologne. To jak ja obserwuję, jak oni są operatorzy z kierowcami zgrani, to jest mistrzostwo świata. Czyli już mamy pierwszą podpowiedź, żeby dobrze zrobić te zdjęcia, trzeba mieć bardzo dobrego operatora motocykla. Tak jest. Świetnie się z nim dogadywać. No dobra, to jest ciekawe to, co mówisz. Oczywiście tu mówimy o takich momentach, gdzie no mamy akredytację, no bo chyba tam poza akredytacją nikt nie ma dostępu. No tak, żeby jechać jeżeli chodzi o to, żeby dojechać. Wtedy trzeba sobie zorganizować to. Oczywiście jest to wykonalne. Zależy od trasy wyścigu, ale da się. Są takie trasy, które polegają na pętlach, więc ci kolarze przejeżdżają powiedzmy 5 razy przez pętlę, więc można się gdzieś tam bocznymi drogami samochodem przemieścić, żeby być w kilku miejscach na trasie. No, ale na pewno nie ma co liczyć, że zrobimy fajne zdjęcia, jeżeli będziemy cały czas w tym samym miejscu i się nigdzie nie ruszymy. No nie. Można tak podsumować? Najwyżej zrobimy jedno fajne zdjęcie. Okej. Okay. No dobra, to już mamy tutaj troszeczkę podpowiedzi. To jest, no właśnie, pytanie, czy to kolarstwo jest takie statyczne i nudne, czy tam jednak się może coś ciekawego wydarzyć? No bo umówmy się, kolarz na rowerze wygląda ciągle tak samo. Tak samo. No o ile nie ma jakiejś kraksy czy czegoś takiego. No ale jedzie. Jak zrobić atrakcyjne zdjęcie?
No najlepiej sobie sprawdzić trasę dzień wcześniej, którędy ona przebiega, gdzie są jakieś fajne miejsca. To jest takie połączenie trochę kolarstwa z pejzażem. Znaleźć coś fajnego, co się nam zgra razem z tym peletonem jadącym. Reżyserka, mam nadzieję, w tle nam pokazuje te zdjęcia. To zacznij. Coś dostaje sygnał, że... Dobrze, to ja poproszę tekstową wiadomość, bo musimy się tutaj zgrać jakoś, co się dzieje. Dobra, znaczy mówiliśmy sobie, że o sprzęcie nie pogadamy, ale to jest ewidentnie fotografia czegoś ruchomego. Nie jadą z małymi prędkościami. Tak podpytam, wszystkie zdjęcia ci wychodzą tak technicznie perfekt? No oczywiście, że nie wszystkie. Chciałbym. Jak to jest w praktyce? Bo ja wytłumaczę się z tego pytania. Wiele osób myśli, że jak już człowiek umie fotografować, to każde zdjęcie jest strzałem w dziesiątkę. Jak się już jest takim zawodowym fotografem jak ty, no to w ogóle te foty, które widzimy, to są wszystkie zdjęcia, które ty robisz. A jak jest naprawdę? Wiesz co, naprawdę... Ja kiedyś tak słyszałem, że taki fotograf, który powiedzmy nie jest zawodowym fotografem, czyli nie musi z danego wydarzenia, w którym uczestniczy, zdjęcia wysłać do redakcji, może zrobić dobre zdjęcie. Mhm. Fotograf zawodowy, który jest zobowiązany do wysłania zdjęć, powiedzmy z etapu wyścigu, musi zrobić dobre zdjęcie, no, ale to nie zawsze będzie zdjęcie wybitne. To musi być zdjęcie, które oddaje to, co się dzieje. Natomiast takich zdjęć, z których naprawdę jesteśmy zadowoleni, to one nie powstają codziennie. Czyli nie wystarczy, że jest super kolaż, super plener. Nie wystarczy. Super sprzęt. No dobrze, a jakbyś tak pogrzebał troszeczkę w głowie, skoro mówisz, że tym kolarstwem zajmujesz się już jakiś czas, jakieś fajne sytuacje, tak, ale w czasie pracy. Oj. No bo tam się czasami coś fajnego może wydarzyć. Nie wierzę, że nie. Ja sam startuję w wyścigach, tylko że akurat amatorsko w MTB w Górskim. Też dużo ludzi tam fotografuje, no i naprawdę wiem, że są takie momenty, które się fajnie wspominam. W takich interakcjach kolarz-fotograf. Wiesz co, są... Trudno mi tak teraz na gorąco znaleźć jakieś takie, wiesz, jedno wydarzenie. Są fajne chwile, są fajne miejsca tak naprawdę w czasie wyścigu, gdzie gdzieś pamiętam, że byłem, że tam było super, nie wiem, jakiś podjazd fajny. Gdzie najlepiej? Albo może gdzie najfajniej, nieprzyjemnie ci się fotografowało? Na pewno Mistrzostwa Świata w Innsbrucku. No, super pogoda, super widoki. Tour de Pologne co roku jest też bardzo, bardzo fajny. Na Mistrzostwach Świata jest inna atmosfera, tak? Są jednak tłumy ludzi, bo to jest jeden wyścig, mhm. Więc tam całe miasto i okolice przychodzi obejrzeć tych kolarzy. No dobrze. Dobrze, lecą zdjęcia, także tutaj możemy sobie popatrzeć. Powiedzieliśmy sobie o tej stronie takiej organizacyjnej, czyli właśnie możliwość fotografowania, ale chciałbym, żebyś teraz zsiadł z tego motocykla, czyli jesteś właśnie takim widzem. Jakbyś, załóżmy, że no, masz możliwość tego mobilnego przemieszczania się jakby dookoła, no bo o tym sobie powiedzieliśmy. Z tego, co powiedziałeś, wynika, że miejsce, w którym wybieramy to zrobienie tego zdjęcia, może mieć bardziej kluczowe znaczenie niż to, kto nam wjedzie w kadr. No, zdecydowanie. Czym się kierować w wybieraniu tych miejsc? Na co zwracać uwagę? Albo gdzie na pewno nie planować tych zdjęć? Ja myślę, że nie planować tych zdjęć tam, gdzie jest dużo bałaganu. To akurat oni jadą szosą, u nas krajobraz jest taki, jaki jest, czyli banery reklamowe, druty energetyczne, które wszędzie gdzieś tam wiszą nad drogą, to takich rzeczy raczej unikamy. Szukamy jakichś ładnych miejsc tak naprawdę. Ładnych albo nietypowych. O, bo powiedzmy jakiś, nie wiem, jakaś konstrukcja stalowa, most, mhm. To będzie rzecz nietypowa. Dla kogoś może ładna. No są tacy, którzy lubią kwiatki, są tacy, którzy lubią żelazne rzeczy. No więc właśnie, więc to już zależy od upodobań. Natomiast coś fajnego, co przyciągnie uwagę. Na pewno unikajmy tego bałaganu, który gdzieś tam się może zdarzyć, jakichś taśm zabezpieczających, takich rzeczy. Czyli de facto
wychodzi na to, że tam, gdzie jest najmniej ludzi, którzy oglądają to, można zrobić najatrakcyjniejsze obrazki, no bo ludzie też tworzą ten bałagan. Tak, ale też tworzą bardzo ładną całość. No to zależy wszystko, jak to wygląda. Jak jest tłum ludzi, którzy dopingują tych kolarzy, to jest, nie wiem, na tym naszym Tour de Pologne jest takie miejsce, podjazd w Gliczarowie, gdzie tam są tłumy ludzi i oni stoją na drodze, jest na tyle szeroko, że może przejechać jeden kolarz między nimi i no to tam jest bardzo fajna interakcja. To takie rzeczy też są super. No, to już są dosyć ciasne kadry. No dobra, w takim razie mamy te zdjęcia. Jak myślisz, tak mi się układa w głowie pytanie, które wiąże troszeczkę, bo ty powiedziałeś, że jak jest fotograf, który musi zrobić zdjęcie, to należy do kategorii tych osób, które robią zdjęcia, natychmiast je wysyłają, czy w momencie, kiedy to robisz, robisz też materiał dla siebie na zasadzie, chcę mieć coś więcej z tego? Od jakiegoś czasu staram się tą drugą opcję robić, czyli no, zrobić to oczywiście to, co muszę, natomiast żeby coś jeszcze więcej zostało, coś od siebie, poszukać czegoś fajnego, co będzie takim... Czy projektujesz to przed w ogóle wyjazdem na zawody? Czy na w ogóle na imprezę sportową? Na tyle, na ile się da. Na tyle, na ile się da. Ja dzisiaj właśnie mówiłem na spotkaniu, że fotografia sportu jest na tyle... Często nie mamy... Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, dlatego warto zaplanować to, na co możemy mieć wpływ, tak? Czyli na przykład jak jedziemy, powiedzmy, na etap wyścigu kolarskiego, fajnie jest sobie sprawdzić trasę, którędy ona będzie prowadzona, czy są jakieś fajne zabytki po drodze, jakieś fajne miejsca. Gdzieś po prostu na mapie sobie tego poszukać, to sobie zaplanować. Plus oczywiście no, zaplanować sobie przygotowanie siebie od strony takiej czysto technicznej, czyli odpowiednie ubranie, przygotowanie tego sprzętu, bo wiadomo, że warunki są różne. No lub myślę, gdybyś jechał, no właśnie, załóżmy, że impreza trwa krótko, 2-3-dniowa impreza, jest dużo takich imprez amatorskich na przykład, które też przecież się świetnie nadają do fotografowania, to na co byś zwrócił uwagę? No, czy trasa wiadomo, miejscówki, no ale teraz musimy siebie spakować. Co tam musi być? Kwestie sprzętowe to zależy. Wiadomo, od każdego indywidualnie uzależnione, kto jaki ma sprzęt. Zazwyczaj to jest jakiś set, który ma się spakowany, więc tu nie ma wielkiej filozofii. Plus, no zależnie od tego, czy fotografujemy, załóżmy, że mamy motocykl, możemy to z motocykla fotografować. Wiadomo, ubranie na każdą pogodę, bo możemy wyjeżdżać, będzie 30 stopni i w połowie etapu zmieni się pogoda, wtedy szybko trzeba się tam gdzieś mieć to pod ręką, żeby się przebrać, żeby zabezpieczyć sprzęt, pokrowce odpowiednie. Więc myślę, że przede wszystkim takie rzeczy. Okej. No dobrze, ale jak już mówisz o tym, że ten sport zaczyna też istnieć w twojej osobistej fotografii, czyli nieskierowany jakby na komercyjny rynek. Ja w zasadzie każdej osoby, z którą rozmawiałem, pytałem, gdybyś miał wybrać, który typ zdjęć, tych właśnie zrobionych dla pieniędzy, czy tych zrobionych dla siebie, gdyby któraś z tych połówek miała wyparować, to którą byś zostawił? Wiesz co, no... Wiadomo, które bardziej cenisz? Zdjęcia? No raczej te dla siebie, tak? Ale wiadomo, że no, bez pieniędzy to niespecjalnie łatwo. No, najlepiej jest to wszystko wypośrodkować. Albo mieć taki komfort robienia zdjęć dla siebie takich, jak się chce, wiedząc, że zawsze gdzieś tam te pieniążki są. No. Wpadają. To jest trudny temat. No, to jest bardzo trudny temat. Jak połączyć frajdę i przyjemność z zarabianiem pieniędzy? No bo zarabianie pieniędzy, jak czasami wiadomo, robota potrafi zmęczyć i, tak. I może to nie sprawiać frajdy. Możemy się wypalić na nienormalnym tak, świecie. Tak, dokładnie. No. Z tym, z takim zdaniem można się spotkać, że niektórzy wręcz nawet w pewnym momencie przechodzą, mieliśmy to akurat chociażby wywiad z Adamem Nurkiewiczem, który po prostu kompletnie przeprzetwarza się w innego fotografa, nie zrywając ze sportem, ale jednak stara się zrobić coś nowego, no, przychodzi taki etap w życiu, gdzie jednak się to robi. No, taki czas teraz jest też dla fotografów wielu, że... Zresztą chyba wielu fotografów związanych z dziennikarstwem zaczyna robić coś kompletnie tak. Zupełnie innego tak, często. Tak, tak, tak. No, ten rynek się bardzo zmienił, tak? I jeżeli my się nie dostosujemy do tego teraz, to już jest ostatni dzwonek, myślę, żeby gdzieś to po prostu jakoś połapać na nowo. No dobrze, oprócz zapewne internetu gdzieś można zobaczyć te twoje zdjęcia, które nie trafiają do agencji? Które nie trafiają do agencji? No to nie. Nie chyba. Publikujesz? To znaczy nie, no publikuję cały czas regularnie przegląd sportowy,
Plus właśnie gdzieś tam ta przestrzeń internetowa, wszystkie nowe media. No dobrze, gdzie można znaleźć te zdjęcia? Koordynaty w internecie. Internetowe? Tak. Instagram, zapraszam. Jak Markowski Foto. Markowski Foto, tak, dobrze. Jest. Przez F. Głównie to. Mało tego. Mało, no. Nie kusicie, żeby tak zwiększyć zasięg? Ja jestem, jakby to powiedzieć, mało technicznie taki... Nie idę tak bardzo szybko z nowościami tymi internetowymi. No tak jak czasami niektórzy, jak mówię, ogarniają, co nie? Coś się wydarzyło i już, Facebook tu, tam i tak dalej. I wszędzie nagle wszystko jest równocześnie. Mhm. Wiesz co, no to jest fajne. Trzeba próbować. Może się uda w końcu. Dobrze, słuchajcie, mieliście okazję tutaj zobaczyć parę zdjęć. Ty jesteś tutaj na targach jeszcze do końca? No, za 2 godziny mam pociąg. A, czyli już w zasadzie finiszujesz. Czy oprócz targów, gdyby ktoś chciał o takiej fotografii z tobą rozmawiać, można z tobą jakoś złapać kontakt? Oczywiście, że tak, przez Facebooka. Czyli jeżeli ktoś miałby ochotę, zaciekawiłoby twoje zdjęcie, chciałby się czegoś dowiedzieć, to łapać się na Facebooku po prostu i tam można liczyć zawsze na to, że odezwiesz się. Facebook, Instagram, do usług. Super, fajnie, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję.